Bonsoir kochani, Krzysiek, Krzysztof Jędrzejczyk na kanale Kolorower. Witam Was wieczornie spod Palmy. Jest sobota 6 maja chyba? Boże, przepraszam, ale z kalendarzem jest ciężko się połapać, jak się nie pracuje od poniedziałku do piątku, tylko wtedy, kiedy jest po prostu praca. Zapraszam Was po prostu na krótki przejazd po jednym z najpiękniejszych miejsc do podziwiania zachodów słońca, a mianowicie po zachodnim wybrzeżu półwyspu Cap d'Antibes, który wyjeżdżamy sobie właśnie z João Lepeę, które zostawiam za plecami. Jest godzina 20.03, zachód słońca za pewnie jakieś 15 minut, a jest to jedno z ładniejszych miejsc do obserwowania tego przepięknego zjawiska, także zapraszam na mały tour. A zresztą Wam nie pokażę teraz jeszcze, tylko musicie chwilę zostać. Jedziemy! Oczywiście jedziemy rowerem, ja wyszedłem sobie na leniwe kręcenie. Ale pojechałem do Cannes i tam natknąłem się na straszne korki w związku z remontami i zbliżającym się festiwalem filmowym, ale nie o tym dzisiaj. Patrzcie, zachodnie wybrzeże, nabrzeże, przepraszam, będzie nam trochę hałasowało, ale nabrzeże Cap d'Antibes, czyli mojego tak naprawdę osiedla, ja przypomnę, mieszkam w Antibes, jest poprowadzona droga brzegiem morza, wzdłuż której są oczywiście przepiękne, za chwilę zobaczcie, plaże. No, ruch samochodowy też jest, ale zobaczcie, jak wspaniałe jest to miejsce do podziwiania zachodzącego słońca. Przepiękna kolorystyka. Bardzo czyściutka, krystaliczna woda. No tak do kąpieli ona właściwie już jest. Całkiem przyjemna. Ja dzisiaj się troszkę kąpałem. Miałem taki luźniejszy dzień. Pożegnałem wczoraj rowerzystów z Redy, którzy tutaj dzielnie przez 7 dni pedałowali i zobaczyli właściwie wszystkie najważniejsze zakątki, a dzisiaj sobie zrobiłem taki troszeczkę odpoczynek od roweru, ale oczywiście mnie wygnało pod koniec, natomiast jakoś nie nakręciłem tych kilometrów za dużo. Nie ma weny, po prostu trzeba odpoczywać. Natomiast patrzcie, jakie to jest wspaniałe miejsce na właśnie na przykład wieczorne plażowanie, na wieczorne winko z dziewczyną, chłopakiem, mamą, babcią, córką, synem czy kolegą. Ciekawostką są też takie pozostałości budowli wystające z wody różne, które tutaj się za chwilę Wam zaprezentują. Oto one na przykład. Coś tutaj było, to były jakieś zabudowy wychodzące w morze. Są i ludzie, którzy sobie tutaj dzielnie plażują. No ja chyba w przyszłym tygodniu też rozpocznę tutaj wieczorne żegnanie słońca. Ale raczej z buta, żeby już tutaj rowerem się nie dostawać. Natomiast pływa się tu doskonale i spędza, jak widać, czas nieśpiesznie, jak na początek maja. Pogoda jest super. Właściwie to już taka temperatura powietrza to już jest letnia, natomiast no wody jeszcze jest taka letnia też, jak to się mówi, na nie za ciepłą wodę. No i tyle, patrzcie, to jest miejsc, takich miejscówek różnych do schowania się bez liku. Skałki, nie skałki, murki. Coś przepięknego, no perspektywa jest, patrzcie, można sobie na murku spocząć, perspektywa jest, sami przyznacie, wspaniała i odbywają się tu liczne... Ciao, ciao! Odbywają się tu liczne, zostaliśmy pozdrowieni. Liczne imprezy, oświadczyny, imieniny, urodziny. I już tam jest, zataczamy kółeczko po... A nie, jeszcze przepraszam. Tam by się wypadało kółeczko zrobić po Cap d'Antibes. O. Piesiu się kąpie. Czyż to nie piękne? Na końcu jest mini port z łódeczkami, z pomostem niczym w Mrągowie, tudzież innym Olsztynie, Olsztynku. No i już. I możemy wracać. Słuchajcie, Cap d'Antibes na taki lazy day, na rozjazd porowerowy, na pożegnanie po prostu dnia. Chyba nie ma lepszego miejsca. Także tyle ode mnie w tym króciutkim odcinku. Ja już widać w stroju mocno plażowym, rowerowym. Stopki są grane, bezrękawnik jest grany, przypołowa stylowa, ale jest po prostu ciepło.
a jak jest ciepło, to trzeba się stosownie do temperatury ubrać. Żegnam Was, kochani, z tego pięknego miejsca i w tym krótkim odcinku. Myślę, że już przekazałem wszystko. Do zobaczenia w kolejnych. A bientôt, bizu, bizu. Ciao, ciao.